chwilę, żeby mogę spojrzeć. Z drugiej strony. Widok jest za. Tu nie przejdziesz, bo tam masz śnieżkę. Teraz będziemy blisko śnieżki, tylko z drugiej strony. Chyba. Na górę. Cały czas na górę. No, jesteśmy już blisko chmur. Myśmy znowu jakieś chmury od środka nie zwiedzali. Ale piękna droga. Wysoko w górach. Widoki. Do przodu, Martuś, ponagrywaj. A, nagrywasz? Elegancko. O, piękny widok po lewej. No, jeszcze 38 kilometrów. Upajania się. Drogę widać tam. Ale i lewy, i prawy. Ponikla. Jakiś przekop był. Także tak jedziemy zajebiście szybko po tych winklach, że nas CZ-ką staru gość doszedł i jedzie sobie z nami. Fajny kumpel. Dobrze mu idzie. Trochę opony na bokach podocieramy. Tak, mamy kolegę, co nam jedzie. Mamy kompana. To tutaj nam te jelenie wyszły wtedy? Czy łosie, czy co to było? Pamiętasz, Martuś? Nagraj całą tą drogę, fajna jest. Kamulek leży. Chybotek. I drugi chybotek. No nie, jakiś ciężarowy tam jedzie. Nawrotka. No my już jesteśmy w Szklarskiej teraz. Jakby się nauczył tych winkli, to by tu kurde pochodził. No i jesteśmy w Szklarskiej Porębie. Zajrzamy po coś do żarcia? Dobra, dziękujemy za wyścigę na lekko miłą atmosferę Uroksona. No i napisz Fabik sobie, albo mu to bracie najpierw. Martuś. Napisz mu to bracie jeszcze na dole. Narysujemy motory, to tutaj. Nie dam rady. Daj rady. Dwa kółka, kochanie. Chodź, jedziemy do domu. Znamy się z tym miejscem. Gościliśmy. Tak, gościliśmy u pani Agnieszki w... Uroksona. Uroksona, Szklarska Poręba, Hoffmana 15, zapraszamy. Miejsce jest Motorbike Friendly. No i to, dziękujemy. Dla gości z naszego klubu, zobaczy. Tak, także motobracia, pamiętajcie. Zapraszamy. Szklarska Poręba, Hoffmana 15. Miło było poznać. Dziękujemy. Szeroki drogi. Zamek Bolków, tak, po trasie powrotnym do domu, jeszcze jakieś 500 km, więc lub luz, będziemy o 20 domu, to tak stanęliście pod ścianą. Pomachajcie do kamery, do swoich widzów, hej! I ciśniemy dalej.
500 km, więc robimy ekspresy. Chyba, że grę będzie jarał co chwilę, bo jara i jara. No. Widok góry zamkowej, zobaczcie. Bardzo ładnie. Ten tędy jechaliśmy na drogę. Mówię, widok przez tą dolinę, tam prowadzi droga. Ale się zmachałem. No co, jedziemy dalej. Nie ma co marnować czasu. Dojechaliśmy do Olsztyna. Jesteśmy w Olsztynie, godzina 27. Zrobiliśmy niezły czas, 600 km, 630 za nami. Nawigacja pokazywała dojazd na 22.10. Przyjechaliśmy o 20, więc czas jest niezły. Całą drogę mieliśmy ładną pogodę, także droga była dobra. Wbrew pozorom boczne drogi są lepsze, żółte niż główne, na głównych duży ruch. Musieliśmy jechać powoli, na bocznych drogach jechaliśmy szybciej, było bardzo fajnie. Także bardzo dobrze. Gremo, jak wyjazd? Fajnie się jechało? Nie da się tego powiedzieć w jednym zdaniu. Wielkie podziękowania za zorganizowanie i za towarzystwo, oczywiście przemiłe. My też dziękujemy. My dziękujemy, że nas... No, Adaś, chodź do nas. W jedną stronę. Adaś nas odprowadził, jak wyjeżdżaliśmy, Adaś po nas wyjechał, jak wracaliśmy. Oczywiście całą drogę było ładnie, a pod Olsztynem mokro, mokry asfalt, mgła, ale jechało się nieźle, tutaj już musieliśmy trochę zwolnić. No i co, fajna wycieczka, naprawdę polecam, pewnie jeszcze coś nagram w domu. Gremuszowi za jedzonko dziękujemy. Tak, za jedzonko, było dobre, naleśniki, kurczę, z tym, z twarożkiem i z żemerem, rewelacja. Trzy dni, to same naleśniki. Także od jutra trzeba planować już dorosłą pracę. I co? I do zobaczenia. I za śledzenie, i za komentarze. Właśnie. Było nam bardzo miło. Bardzo miło, że obserwujecie to, co wrzucaliśmy. Fajnie. Gremo specjalnie założył Facebooka. Dodawajcie go do znajomych. No i co? Do zobaczenia. Na razie. Cześć. Hej. Wróciliśmy do domu. Po 5 dniach jeżdżenia, dzisiaj zrobione 600 km, 650 chyba gdzieś. W ogóle zrobiliśmy na wyjeździe 1802 km i pół. Było fajnie, średnie spalanie motocyklu z komputera 5,3 litra. Uważam, że bardzo przyzwoicie. Myślę, że wyszło więcej troszeczkę niż komputer to wyliczył. Zobaczymy po rachunkach. Nawigacja z telefonu. Zainstalowana aplikacja Sygic. Dawała radę, podłączona. Trasa fajnie wyznaczona. Najpierw sobie trasę wyznaczyłem w Google Earth. Także jechałem tak jak chciałem, a nie tak jak mnie nawigacja prowadzi. Motocykl. Elegancko. Maria ma lubę, spisał się dobrze. Naklejka na tablicy nie odpadła. Także jest git. No, mamy, na pewno będziemy mieli trochę zdjęć z trasy. Z fotoradarów pewnie. I swoich. Ale generalnie bardzo dobrze. Motocykl spisał się rewelacyjnie. Śmiało można sobie MTK-iem jechać turystycznie. 600 km, jedna trasa. Trochę uciążliwe tankowania, co 200-220 km. Mogłoby być po prostu więcej paliwa w zbiorniku, zbiornik jest za mały. Uważam, że mógłby być większy. Opony bardzo dobrze, tylna super, przednia też. No, nie mam nic do zarzucenia. Kanapa się spisała, tyłek i tak boli, bo jednak jest to dużo siedzenia. Z tyłu niewygodnie, Martuś troszkę mnie tam przewiozła. Ze 200 km, ale nie było za wygodnie, tyłek mnie szybciej bolał. No generalnie super, na pewno zainwestuję w parę rzeczy, które do turystyki się przydadzą. Na tę chwilę nie są potrzebne, ale się przydadzą. Było super. Dziękujemy Wam, że oglądaliście nasze relacje na Facebooku. Dziękujemy Patrysiowi, który przerzucał to na forum Motobracia. No i przede wszystkim dziękujemy Gremowi. No Gremo, super, że z nami pojechałeś. Było ekstra. Mam nadzieję, że jeszcze nieraz będziemy mieli okazję razem pojeździć. Jesteś świetnym kompanem do jeżdżenia, do obiadu, do pogadania, do wszystkiego, no tak naprawdę. Także co, wyjazd się udał, góry zaliczone,
tym roku kończymy już sezon, jest wrzesień, także kończymy sezon, może jeszcze jakieś drobne transki, ale nie za dużo. I to tyle, przerzucamy się na kładę, kład już czeka, już zabłocony. No, na razie, cześć. Cześć.